Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Dzień dobry, Sławomir Janczewski, Veracomp. Witam Państwa na dzisiejszym webinarze. Bardzo proszę o potwierdzenie w okienku tekstowym, w okienku czatu, czy jestem dobrze słyszany przez Was. Ok, dziękuję. W takim razie zaczynamy. Na dzisiejszym webinarze opowiem Państwu o rozwiązaniach Advantecha z grupy produktowej WISE, a więc rozwiązania bezprzewodowe, rozwiązania opierające się o transmisję w sieciach bezprzewodowych z wykorzystaniem protokołów LoRa, LPWAN, LTE itd. Ok, słówko na temat mnie. Ja zajmuję się w Veracompie produktami Advantecha oraz aktualnie również będę zajmował się produktami Nokia dedykowanymi do rynku Enterprise, produktami IP, produktami dedykowanymi do rozwiązań optycznych. Zapraszam tak więc do mnie, jeżeli chodzi o tematy i związane z Industry 4.0 i również z zagadnieniami związanymi z sieciami IP, MPLS oraz również sieciami światłowodowymi. Ok, jaki mamy na dzisiaj plan? Na początku oczywiście informacje o tym, jakie webinary będą dostępne w najbliższym czasie. Kolejny element to będzie oczywiście przypomnienie na temat Advantecha dla nowych osób, na temat Advantecha, na temat Industry 4.0. oraz projektów IoT, a więc czego możemy oczekiwać po tego typu projektach i jakie korzyści nam dają. Później chwilkę skupimy się na temat przypomnienia sobie, w jaki sposób wygląda portfolio Advantecha, a więc w jaki sposób budować projekty IoT opierające się o akwizycję danych. I później dwa bloki produktowe, a więc WISE 2000 i WISE 4000. Opowiem Państwu o tym, do czego te urządzenia służą, w jaki sposób można z nich korzystać w projektach. Ok, czyli za tydzień i za dwa tygodnie zapraszam Was na dwa techniczne webinary. Te webinary poprowadzi Michał Wróbel z Advantecha oraz Konrad Kapcia z Veracompu, czyli inżynier wspierający do mojej marki Advantech. Pierwszy webinar to będzie informacja o tym, czym jest Web Access SCADA i czym jest Edge Link, a więc takie dwa dopełniające się elementy. A kolejny webinar 17 lipca to będzie webinar poświęcony WISE-PASowi 4.0, a więc nowej wersji Marketplace Advantecha opartego o chmurę Microsoft Azure. I ten webinar oczywiście również poprowadzi Michał i Konrad. Także zapraszam w szczególności na te dwa webinary. Myślę, że będą bardzo ciekawe. Pokażę też wiele możliwości, w jaki sposób można budować projekty w oparciu o komponenty Advantecha, a więc zarówno o hardware, jak i również o rozwiązania software'owe. A w sierpniu myślę, że uda mi się w końcu przygotować webinara na temat tego, w jaki sposób można sprzedawać przemysłowy IoT, a więc gdzie poszukiwać korzyści z projektów, w jaki sposób również te projekty budować. I myślę, że w sierpniu uda mi się również przygotować webinar wprowadzający na temat rozwiązań oferowanych przez Nokia Networks. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, to zapraszam do kontaktu ze mną. Być może macie jakieś tematy, które chcielibyście porozmawiać, bądź jakieś propozycje na kolejne webinary. Ok, jeżeli chodzi o Advantecha, Advantech to globalna firma, dostawca rozwiązań przemysłowych, rozwiązań takich jak komputery przemysłowe, jak karty
pomiarowe, karty motion control, różnego rodzaju rozwiązania do wyświetlania. Firma, która powstała w 1983 roku, firma, która ma siedzibę na Tajwanie i działa w różnych segmentach rynku. Oczywiście głównym rynkiem jest rynek przemysłowy, rynek również smart city i oczywiście rynek utilities. Ale oczywiście również warto wspomnieć o rozwiązaniach, które są dedykowane dla rynku retailowego, dla rynku również logistyki. Jak już mówiłem, Advantech to firma globalna, więc rzeczywiście istnieje na prawie wszystkich kontynentach, jeżeli chodzi również o zespół sprzedaży i zespół wsparcia. W Warszawie mamy również punkt serwisowy, a więc dostępność serwisu jest tutaj bardzo dobra. Jeżeli chodzi o logistykę, to Eindhoven to jest taki magazyn centralny w Europie. Dostępność produktów jest ogólnie dobra. Mam na myśli sytuację przed COVID-em, a więc przed utrudnieniami, które pojawiły się. Ok, co do samej marki, co do samego brandu, warto wspomnieć o tym, że brand jest brandem bardzo wyraźnie rozpoznawanym, jeżeli chodzi o marki tajwańskie, i tutaj widzimy, że marka Advantech to jest piąte miejsce, jeżeli chodzi o rynki tajwańskie, i również widzimy też, w jaki sposób ta rozpoznawalność się zmieniała. Warto również wspomnieć o tym, w jaki sposób firma plasuje się na rynku IT, na rynku IoT i na rynku embedded. Wśród innych dostawców, globalnych dostawców, widzimy, że marka jest bardzo dobrze rozpoznawana. Również mogę wspomnieć o tym, że w Polsce marka też jest bardzo dobrze rozpoznawana, zwłaszcza w rynku przemysłowym, gdzie jest rzeczywiście obecna od wielu lat, zwłaszcza w firmach międzynarodowych. Co do udziału w rynku, na pewno Advantech posiada bardzo duży udział w rynku, jeżeli chodzi o komputery przemysłowe, troszkę mniejszy, jeżeli chodzi o komputery przemysłowe panelowe. Mniej więcej to jest na poziomie 25%. Tutaj wiadomo, że przy komputerach przemysłowych ten udział jest większy z uwagi też na to, że Advantech dostarcza również rozwiązania OEM-owe dla na przykład Siemensa. Ok, przypomnijmy sobie, na czym polegała czwarta rewolucja przemysłowa, więc na początku mieliśmy oczywiście pewne innowacje przemysłowe, takie jak maszyna parowa, takie jak produkcja masowa, jak wprowadzenie pierwszych robotów sterowania przez urządzenia typu PLC. I w czwartym kroku rewolucji przemysłowej wprowadzone zostały już rozwiązania, które nam służyły do tego, żeby lepiej analizować pozyskiwane dane. A więc systemy analityczne, systemy big data'owe, również rozwiązania chmurowe i oczywiście również Internet of Things, a więc przemysłowy internet rzeczy. Tutaj też dużą rolę gra upowszechnianie oraz spadek cen. Jak zobaczycie tutaj na dole, koszt jednego akcelerometru w 2007 roku to było około 7 dolarów i to był jednoosiowy akcelerometr. W tej chwili możemy za pół dolara kupić sześcioosiowy. No i też oczywiście upowszechnienie różnych sensorów w urządzeniach, a więc możemy sobie wyobrazić, jak w tej chwili wygląda telefon komórkowy, a więc ile mamy w tej chwili w nim sensorów. Mamy akcelerometr, mamy oczywiście różne sensory oświetlenia, oczywiście też żyroskopy i tak dalej. To wszystko, co pozwala nam dostarczać pewne informacje. A więc te informacje musimy w jakiś sposób zbierać i też wykorzystywać to. Według Deloitte'a, zarówno IoT, jak i również projekty AI-owe, czyli związane z sztuczną inteligencją, z machine learning, z deep learning, będą to systemy, które będą najbardziej pożądane przez liderów biznesowych. Widzimy na kolejnych miejscach i rozwiązania cloudowe, i również big data'owe, i oczywiście rozwiązania kolejne. Też tutaj widzę, na końcu jest edge computing. Zastanawiam się, dlaczego na końcu, ponieważ rzeczywiście edge computing jest też ciekawą koncepcją.
która w dużym stopniu ogranicza nam transmisję danych, pozwalając na już jak gdyby analizę tych danych w miejscu, gdzie one powstają. Gdzie możemy spotkać Advantecha? Na pewno możemy spotkać rozwiązania Advantecha w przemyśle, a więc te wszystkie rozwiązania, które wymagają zastosowania rozwiązań, produktów, które będą odporne na środowisko przemysłowe, które będą dobrze nam funkcjonowały w energetyce, w logistyce, również w transporcie, z uwagi na przykład na wymagania dotyczące odporności na wstrząsy, na wibracje, na zakresy szerokich temperatur. Takie przykładowe case'y, gdzie można wykorzystywać rozwiązania IoT, to na pewno rozwiązania, w których poszukujemy poprawy efektywności. Rozwiązania, gdzie poszukujemy poprawy struktury kosztów, a więc gdzieś, gdzie chcemy na przykład poszukiwać nowych rozwiązań, innowacji, które pozwolą nam przyspieszyć, wykorzystać lepiej nasz park maszynowy, gdzie możemy poszukiwać innowacji w zakresie na przykład poprawy wydajności, w sensie zapobiegania niespodziewanym awariom, również oczywiście bezpieczeństwo i też oczywiście wygoda i efektywność działania, na przykład w postaci projektów smart meteringowych bądź projektów smart grid. Takim niedocenianym, myślę, że obszarem w Polsce jeszcze jest obszar na przykład rolnictwa, gdzie rzeczywiście możemy posługiwać się wieloma danymi, które jesteśmy w stanie pobierać już w tej chwili z infrastruktury, z gleby, z powietrza, z różnych innych elementów, które są wykorzystywane do uprawy, do rolnictwa, po to, żeby lepiej tą uprawę prowadzić. W jaki sposób Advantech buduje swoje projekty i w jaki sposób my możemy budować projekty IoT? A więc opieramy się o trzy kroki. Pierwszym krokiem jest akwizycja danych, a więc zebranie danych z obszarów biznesowych, a więc jeżeli jest to fabryka, to możemy te dane pobierać zarówno ze sterowników PLC, jak i również z różnych sensorów, które wykorzystujemy w procesie produkcyjnym po to, żeby zbierać informacje, które później posłużą nam do tego, aby lepiej analizować ten proces i również poprawiać go. Kolejnym etapem jest oczywiście przetworzenie tych danych. To się dzieje zazwyczaj w urządzeniach typu edge computing, a więc mamy gdzieś na miejscu niedużą jednostkę przemysłową, nieduży komputerek, który te dane nam przetwarza i analizuje. I oczywiście również ostatni etap to jest etap dedykowany dla podejmowania decyzji, a więc central management. Mamy tam dostępność różnych kokpitów, które wizualizują nam pewne informacje. W jaki sposób to wygląda w odniesieniu do portfolio Advantecha? A więc mamy tutaj dość rozległą strukturę tego portfolio. Wyobraźmy sobie, że mamy na dole warstwę sensorów, a więc mamy tutaj różnego rodzaju sygnały, które powstają w procesie produkcji, w procesach inteligentnego miasta, w retailu, w transporcie, a więc mamy na przykład wartości analogowe typu wibracje, typu ciśnienie, przepływ, temperatura, wilgotność itd., ale mam również wartości cyfrowe, a więc jeżeli mamy urządzenie włączone, wyłączone, bądź jeżeli na przykład mamy otwarte bądź zamknięte drzwi, na przykład do jakiegoś miejsca, do jakiegoś budynku, do którego dostęp powinien być ograniczony. I oczywiście mamy tą pierwszą warstwę sensing, czyli warstwę, która służy do tego, żeby zbierać informacje. Są to urządzenia, które pozwalają pobrać informacje poprzez sygnał analogowy, poprzez sygnał cyfrowy, ale również poprzez RS-y. Również możemy tymi urządzeniami pobierać informacje ze sterowników PLC, a więc rzeczywiście mamy tutaj dość dużą różnorodność. Mamy rozwiązania oczywiście też bezprzewodowe, które też umożliwiają akwizycję różnych rodzajów sygnałów.
Piętro wyżej mamy warstwę, którą wykorzystujemy do tego, żeby te informacje przesłać dalej, a więc to mogą być i routery, LTE i gateway LoRa. To mogą być również różnego rodzaju rozwiązania, takie jak switche ethernetowe, przemysłowe, a więc mamy tutaj bardzo dużo różnych rozwiązań, też takimi rozwiązaniami, które są stosowane bardzo często w przemyśle, jeszcze w chwili obecnej, są na przykład serwery portów szeregowych, a więc urządzenia, które pozwalają nam wykorzystać maszyny, które są wyposażone w porty szeregowe. I oczywiście warstwa trzecia, warstwa kolejna, więc mamy warstwę edge computing, warstwa, która jest warstwą opartą o zarówno te niewielkie komputery przemysłowe, bezwentylatorowe, jak i również o komputery modułowe, a więc komputery, które są wykorzystywane dla projektów związanych z sztuczną inteligencją, dla projektów związanych z na przykład kontrolą wizyjną, więc projektami takimi, które wykorzystuje się w przemyśle do tego, aby analizować jakość wyprodukowanych wyrobów gotowych. I oczywiście również komputery panelowe, a najwyżej mamy warstwę serwerów. Advantech to jest też dostawca serwerów, na przykład zarówno konwencjonalnych, ale również tych, które są wykorzystywane do budowy projektów AI, a więc do budowy rozwiązań, które są oparte o karty GPU. I wyżej mamy warstwę chmurową, Wise Passa, o którym będziemy mówić szerzej na kolejnych dwóch webinarach. Dziś skupimy się na warstwie rozwiązań bezprzewodowych, a więc na warstwie, którą Advantech nazywa Wireless Sensing Devices, a więc na urządzeniach WISE. Tutaj jest jeszcze urządzenie typu ZART, ale o nim dzisiaj nie będziemy mówić. Dzisiaj będziemy mówić wyłącznie o WISE-ach. Słówko na temat Wise Passa, a więc Wise Pass to jest rozwiązanie Platform as a Service Advantecha, w którym znajdziemy bardzo wiele komponentów. Rozwiązanie, które jest takim, można powiedzieć, gotowcem, do którego wykorzystujemy jeszcze EdgeLinka, jeżeli chcemy na przykład w bardzo prosty sposób zbudować projekt IoT. W Wise Passie znajdują się wszelkie komponenty, które są potrzebne do tego, a więc jest tam zarówno SCADA, są rozwiązania też związane z sztuczną inteligencją, wszelkiego rodzaju, oczywiście brokery MQTT i wszystkie inne komponenty, o których opowiedzą koledzy przy kolejnych webinarach. Ok, jaką korzyść uzyskujemy z wykorzystania takich kompleksowych rozwiązań? Przede wszystkim to, że możemy w bardzo prosty sposób zintegrować urządzenia Advantecha z warstwą software'ową i z warstwą analityczną i również oczywiście z zawartą tam od razu warstwą graficzną, a więc tutaj widzimy przykład wykresu, który akurat obrazuje poziom wibracji mierzony urządzeniem WISE 2410. Możemy również sobie tu oczywiście obserwować inne parametry. Tych parametrów w tym sensorze jest bodajże chyba 6 albo 7, więc rzeczywiście mamy tutaj kompleksową informację co do tego, w jaki sposób funkcjonują nam urządzenia, które mają elementy napędowe i możemy śledzić na bieżąco i również analizować moment, kiedy te wibracje zostaną przekroczone. A więc mamy bardzo atrakcyjną warstwę wizualną. Ta warstwa jest realizowana w Wise Passie, realizowana jest przez rozwiązanie Grafana. A więc mamy tak naprawdę rozwiązanie out of the box, które wymaga jedynie przygotowania konfiguracji i również przygotowania tych właśnie elementów graficznych, które potrzebujemy mieć do wyświetlania danych. Jeżeli chodzi o to zbieranie informacji, zbieranie danych, przepraszam, akwizycję danych z różnych miejsc, do tego mamy różne urządzenia. Zarówno są to urządzenia wireless, jak i również rozwiązania też i przewodowe, prawda? Więc możemy wykorzystywać tak bardzo popularne rozwiązania Advantecha, które nazywają się Adam. To są te takie niebieskie urządzenia z takim kółeczkiem szarym.
One są bardzo popularne od wielu lat już i Advantech jest rozpoznawany, jeżeli chodzi o te produkty. I oczywiście cała gama rozwiązań bezprzewodowych, o której dzisiaj Wam opowiem. Rozwiązań, które działają w oparciu o LoRa, o LPWAN-a i oczywiście o rozwiązania transmisji pakietowej. Czyli LPWAN, LoRaWAN, Narrowband IoT, LTE-M i Smart Mesh IP. LPWAN to jest rozwiązanie, które jest rozwiązaniem proprietary, a więc działa w oparciu o infrastrukturę Advantecha. LoRaWAN, tutaj mamy różne podejścia, to może być również proprietary, to może być również wykorzystywanie globalnego standardu LoRa. Niemniej jednak i LPWAN, i LoRaWAN opiera się na strukturze związanej z access pointami, a więc możemy budować własną infrastrukturę bezprzewodową, niezależną od operatora. Możemy ją budować w dość dużych obszarach, bo pokrycie w zakresie LoRy w otwartym terenie to może być nawet i 15 kilometrów. Więc rzeczywiście, jeżeli na przykład chcemy monitorować na przykład kondycję turbin wiatrowych gdzieś na jakimś rozsianym terenie, to rzeczywiście LoRa jest tutaj świetnym rozwiązaniem z uwagi na i obszar działania, ale też i oczywiście na to, że są to rozwiązania i LoRa, i LPWAN są to rozwiązania energooszczędne. Narrowband IoT, LTE-M to są rozwiązania z kolei już oparte o infrastrukturę operatorów. Narrowband IoT, z tego co kojarzę, wprowadził już jakiś czas temu T-Mobile w Polsce. LTE-M to jest rozwiązanie, które jest wprowadzane przez Orange. Jak wygląda portfolio rozwiązań WISE? Mamy tutaj grupę rozwiązań WISE 2000. Są to rozwiązania, które wykorzystują już wbudowane sensory. Mamy rozwiązania WISE 4000. To są rozwiązania, które są rozwiązaniami modułowymi. Wykorzystują różne technologie przesyłania informacji. Mamy również urządzenie WISE 6000. Dokładnie 6610 to jest gateway LoRowy. I mamy również takie rozwiązanie, które też nazywa się WISE, ale jest to gateway IoT. O nim dzisiaj akurat nie będziemy mówić. Ok, zacznijmy od grupy WISE 2000. Ja już mówiłem wielokrotnie o tym sensorze, więc tutaj tylko przypomnę Wam. A więc dość ciekawe rozwiązanie, które służy nam do pomiaru wibracji i temperatury w maszynach, w urządzeniach, które stosują napęd. A więc takie rozwiązanie pozwala nam z wyprzedzeniem zareagować na zbliżającą się awarię w układach napędowych. Urządzenie może być zasilane zarówno bateryjnie, jak i również przez zasilanie stałe, przez wymagany port USB. Tutaj, jeżeli sobie ustawimy odpowiednią częstotliwość, odpowiedni interwał wysyłania danych, to możemy nawet pracować na jednej i tej samej baterii przez okres 2 lat. I oczywiście warto wspomnieć też o tym, że środowisko przemysłowe nie zawsze korzystnie wpływa na przykład na penetrację sygnału Wi-Fi, dlatego też warto zastanowić się nad wykorzystaniem albo LoRy, albo LPWAN-u w środowisku przemysłowym, gdzie potrzebujemy prowadzić akwizycję danych. Jak widzimy, urządzenie ma 85 mm wysokości, więc rzeczywiście jest niewielkie. Jest lekkie i też oczywiście umożliwia pracę w różnych szerszych zakresach temperaturowych, a więc jeżeli mamy zasilanie bateryjne, to jest to temperatura do 50 stopni Celsjusza. Jeżeli rezygnujemy z baterii, bo mamy potrzebę, aby to urządzenie nam pracowało w wyższej temperaturze, to oczywiście możemy też wykorzystać zasilanie przez port USB.
Całość urządzenia jest szczelna, a więc ma IP66, tak więc możemy takie urządzenie zamontować na stałe na maszynie i również nie musimy się obawiać o różnego rodzaju na przykład chemikalia, a więc środki czyszczące, które służą do konserwacji takich maszyn. Korzyść jest jeszcze ekonomiczna, ponieważ standardowo, mierząc poziom wibracji, wykorzystywaliśmy zazwyczaj trzy oddzielne sensory, jeden dla każdej osi, i oczywiście też kartę pomiarową, która służyła do tego, żeby te informacje z tych sensorów w czasie rzeczywistym zbierać. Natomiast tutaj mamy sytuację bardzo uproszczoną. Mamy znacząco tańszy komponent WISE2410, który już ma wbudowany i sensor temperatury, i trzyosiowy akcelerometr, a więc możemy wykorzystywać tego typu rozwiązanie w oparciu o normę związaną z poziomem wibracji dla różnych mocy maszyn elektrycznych. Jak widzimy, możemy tutaj montować tego typu rozwiązania w różnych miejscach, a więc na silnikach, na różnych elementach przekazywania napędu, i możemy oczywiście też wykorzystywać to w tego typu maszynach. Tak już mówiłem, opowiadałem o tym rozwiązaniu ostatnio, więc myślę, że tutaj nie będziemy poświęcać na to więcej czasu. Podobnie jak na kolejne urządzenie z serii WISE 2000, a więc mamy tutaj dwa moduły WISE 2210 i WISE 2211. Ten pierwszy moduł 2210 jest to moduł dedykowany do tego, żeby w sposób indukcyjny mierzyć przepływający prąd. Jeżeli chodzi o 2211, to jest z kolei moduł analogowy, który również działa w oparciu o LPWANa i służy do akwizycji danych z sensorów analogowych. A więc, jak zobaczycie dalej, możemy podpinać tutaj na przykład urządzenia, sensory, które służą do pomiaru temperatury, wibracji, przepraszam, temperatury, wilgotności i różnych innych parametrów analogowych. Tutaj potrzebujemy również APK, a więc żeby zbierać informacje z tych modułów 2210, 2211. Potrzebujemy WISE 4210 w wersji AP, a więc APK, który zbierze nam informacje z tych modułów i prześle ją z wykorzystaniem MQTT, Modbusa bądź SWU API do warstwy wyższej, do warstwy również chmurowej. Tutaj możemy wykorzystać i Edgelinka adwentachowego, i również środowisko WisePass do tego, żeby te informacje zbierać i analizować, i oczywiście również wizualizować. Co do możliwości WISE-ów 2210 i 2211, to urządzenia te mają trzy wejścia, a więc trzy porty wejściowe. Tak więc przy WISE 2210 możemy wykorzystać trzy sensory pomiarowe, tak zwane current transformery, a więc urządzenia, które służą do tego, żeby zapiąć je na przewodzie, którym przepływa prąd, i w ten sposób też mierzyć wartość tego przepływającego prądu. Ciekawostką jest również to, że WISE 2210 jest zasilany już bezpośrednio z tego typu urządzeń CT. WISE 2211 również posiada trzy wejścia analogowe, a więc możemy tutaj mierzyć trzy wartości. Przykład, a więc tutaj mierzymy sobie urządzenie 2210 natężenie prądu, 2211 mierzymy wartości fizyczne. A więc możemy sobie taki projekt zbudować. Ważne jest to, że ten APEC umożliwia akwizycję danych 64 nodów, a więc tego typu modułów jak 2210, 2211. OK, przejdźmy do urządzeń serii 4000, których jest bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że tutaj zmieścimy się w czasie, który mamy.
A więc mamy tutaj pokazane przykładowe rozwiązania, więc mamy moduł 4620, 4220, 4671. Te moduły są dedykowane, jak później zobaczycie, dla różnych rodzajów transmisji, a więc tutaj każdy typ oznacza transmisję albo z wykorzystaniem na przykład LPWAN-a, albo Wi-Fi, bądź też transmisji przez sieci komórkowe. Tutaj jest też taka ciekawostka, ten taki podłużny słupek. Jest to specjalny sensor składający się z 8 elementów. I ten sensor służy do tego, aby analizować, w jakim statusie jest aktualnie maszyna przemysłowa, bezpośrednio poprzez odczytywanie informacji z takiego słupka, który posiada trzy kolory oświetlenia, a więc pokazuje nam, czy maszyna pracuje prawidłowo, czy maszyna jest włączona, czy też maszyna jest w fazie awarii. Ok, jak widzimy też tutaj mamy różne możliwości, różne też formy tych urządzeń, a więc to mogą być urządzenia modułowe, to mogą być urządzenia, które mają zewnętrzną antenę, które mają antenę wbudowaną, jeżeli potrzebujemy IP65. Również jeżeli potrzebujemy też GPS-u, to również możemy tego typu rozwiązania wykorzystywać. Każda rodzina tych rozwiązań charakteryzuje się troszeczkę innymi cechami. Natomiast oczywiście wspólną cechą tych urządzeń jest to, że oczywiście też umożliwiają akwizycję różnych sygnałów, o których opowiem też za chwilkę. Urządzenia modułowe, a więc mamy element connectivity, do którego możemy dopinać różne moduły, a więc jeżeli potrzebujemy modułów analogowych, modułów cyfrowych, jeżeli potrzebujemy terminal bloka, jeżeli potrzebujemy na przykład złącz M12, a więc tych takich okrągłych złącz, które wykorzystujemy do tego, żeby mieć pewność co do połączenia w zakresie rozwiązań, które działają gdzieś na przykład na jakichś maszynach, gdzie mamy wibracje, bądź też kiedy chcemy uzyskać zabezpieczenie co do pewności połączenia i szczelności połączenia. Różne protokoły opierające się oczywiście o różnych dostawców rozwiązań transmisyjnych i również dostawców rozwiązań chmurowych, a więc bardzo ważne jest to, że urządzenia Advantecha są mocno wspierane, jeżeli chodzi o komunikację z chmurą, a więc chmurą, która jest w stanie odczytywać informacje, która ma brokera, na przykład MQTT, bądź chmura, która też umożliwia odczyt informacji w standardzie RESTful API. Warto też wspomnieć, że oczywiście poza możliwością podłączania sensorów, które nam dają sygnały analogowe i cyfrowe, również możemy podpinać urządzenia z interfejsem szeregowym, a więc RS-232 i 485. 422 nie występuje we wszystkich urządzeniach, a więc to musimy sobie ewentualnie jeszcze sprawdzać przed doborem urządzeń do projektu. Ale na przykład też warto wspomnieć o rozwiązaniach, które również posiadają wyjście cyfrowe, a więc digital output. Część rozwiązań, tak jak było w przypadku WISE 2000, również tutaj ma wbudowane sensory. Jest to rozwiązanie, które umożliwia pomiar temperatury i wilgotności. Jest takim jednym kompaktowym urządzeniem. Za chwilkę o tym również Państwu opowiem. A więc możemy sobie takimi kombinacjami connectivity i również modułów obsługiwać różne potrzeby, obsługiwać różne procesy i zbierać różne typy informacji, różne typy sygnałów z infrastruktury pomiarowej.
To jest bardzo ciekawa koncepcja i również bardzo elastyczna koncepcja, która umożliwia dobór connectivity i dobór modułu służącego do pobierania informacji. Co do porównania pewnych standardów, protokołów komunikacyjnych, to oczywiście musimy brać pod uwagę to, jakie mamy potrzeby, jeżeli chodzi o przesyłanie tych informacji. A więc, jeżeli potrzebujemy wysyłać informacje nieinterwałowo, na przykład strumieniować je w czasie rzeczywistym, na bieżąco, no to oczywiście musimy się skłaniać ku rozwiązaniom LTE, z uwagi też na ich oczywiście przepustowość, ale też musimy pamiętać o tym, że rozwiązania LTE niestety są energożerne, więc ta konsumpcja energii będzie wysoka. W sytuacji, kiedy potrzebujemy coś wysyłać lokalnie, to oczywiście Wi-Fi. Natomiast z tą małą uwagą, że jeżeli mamy Wi-Fi, to oczywiście w środowisku przemysłowym musimy też brać pod uwagę potencjalne zakłócenia. Natomiast jeżeli interesuje nas wysyłanie informacji interwałowo, czyli odczyty na przykład co kilka minut, co godzinę, albo na przykład odczyty, które są realizowane tylko wtedy, kiedy nastąpi przekroczenie pewnego poziomu sygnału, to wtedy oczywiście warto pomyśleć o rozwiązaniach albo opartych o protokół LoRa, o protokół LPWAN, czy też na przykład o Narrowband IoT, z tym, że tak jak już mówiłem, Narrowband IoT jest to infrastruktura operatora telekomunikacyjnego. Co do dostępności technologii protokołów LTE, to oczywiście mamy też ich kilka, w zależności od tego, co potrzebujemy przesyłać, w jaki sposób, jak często, to oczywiście możemy tu wykorzystywać różne możliwości, jeżeli chodzi o LTE. Jeżeli oczywiście również chodzi o to, jakiego typu potrzeby mamy, bo jeżeli chodzi na przykład o kwestie przesyłania strumieniowania wideo, to oczywiście LTE tu jest jedynym rozwiązaniem sensownym. Oczywiście też możemy posługiwać się na przykład rozwiązaniami światłowodowymi, jeżeli chcemy. To zależy od tego, jaką mamy potrzebę, jakie mamy możliwości. I oczywiście też bardzo ważnym elementem na pewno jest kwestia związana z opóźnieniami, tak? A więc jeżeli potrzebujemy rozwiązania do tego, żeby te opóźnienia były niskie, no to oczywiście musimy iść w kierunku rozwiązań typu 5G, gdzie rzeczywiście oferowana latency jest na poziomie 1 milisekundy. Różne, że tak powiem, poziomy pokrycia, a więc jeżeli mamy LTE, jeżeli mamy Narrowband IoT, to oczywiście też tutaj zasięg jest związany z dostępnością sygnału operatora telekomunikacyjnego. Jeżeli mówimy o LoRze, to tak jak już wspominałem wcześniej, ten zasięg sygnału może być w otwartym terenie nawet do 15 km. Natomiast LoRa też w bardzo dobry sposób sprawdza się w środowiskach zurbanizowanych, również w fabrykach, w smart city, gdzie rzeczywiście ta penetracja sygnału jest bardzo dobra. Oczywiście nie możemy tutaj mówić o 15 kilometrach, ale oczywiście też na pewno będzie ta penetracja lepsza niż w przypadku Wi-Fi, bądź też w przypadku również komunikacji LTE. Jeżeli chodzi o Wi-Fi, no to oczywiście znamy ograniczenia, znamy również zalety tego typu transmisji, że jest ona darmowa, że umożliwia przesyłanie dużej ilości informacji. Natomiast oczywiście też musimy pamiętać o zasięgu i o tym, że w środowisku przemysłowym bardzo często też mamy zakłócenia. Tutaj mamy podział z kolei, jeżeli chodzi o
o protokoły, jeżeli chodzi o typy urządzeń, to za chwilkę sobie omówimy to dokładniej. Też warto wspomnieć o tym, że są różne regiony, jeżeli chodzi o standard LoRa, a więc ta częstotliwość jest inna dla na przykład Europy, jest inna dla Ameryki Północnej i też inna dla regionu azjatyckiego. Warto też zobaczyć, jak dużą dostępność modułów rozszerzających mamy w takiej sytuacji, a więc mamy jeden wspólny moduł connectivity i do tego możemy sobie dołożyć różnego rodzaju moduły służące do akwizycji danych, a więc i moduły na przykład, które będą kombinacją portów cyfrowych i analogowych w oparciu o M12. Ale też na przykład i terminal block, i również rozwiązania, gdzie mamy RSA, a więc też i kombinacje różnych wejść, tak jak na przykład jak cyfrowe, bądź dwa różne RS-y. Jeżeli chodzi o H4471, to jest rozwiązanie, które wspiera nam komunikację z wykorzystaniem protokołów Narrowband IoT oraz LTE-M. I oczywiście tutaj mamy ograniczenia wyłącznie związane z operatorem, z którym pracujemy. Co do rozwiązań LPWAN to jest rozwiązanie typu proprietary, a więc opieramy się wyłącznie na infrastrukturze Advantecha. Nie jest to standard, który jest dostępny u innych dostawców. W tym standardzie wyłącznie możemy budować rozwiązania w oparciu o urządzenia Advantecha, a więc zarówno o nody i również o APEKI. I tu również mamy taką strukturę modułową, a więc tutaj możemy też wykorzystywać różne moduły. Tutaj też mamy oczywiście również możliwość wykorzystywania StackLight Monitora, czyli urządzenia, które nam analizuje stan pracy maszyny. Gdzie możemy wykorzystywać tego typu urządzenia serii WISE 4000? A więc na pewno możemy je wykorzystywać w przemyśle, na pewno w rozwiązaniach związanych z zarządzaniem gospodarką wodną, również w rolnictwie i oczywiście też w utilities. A więc w projektach wodnych, tam gdzie po pierwsze interesuje nas to, abyśmy wiedzieli na jakim etapie, w jakim stanie znajduje się na przykład system kanalizacyjny, czy też system na przykład gospodarki wodnej związany z systemami przeciwpowodziowymi, a więc poziomy wody w zbiornikach, a więc ciśnienie wody, również ewentualne detekcje wycieków. Tutaj możemy stosować różne rozwiązania, a więc sprawdzają się i protokoły LoRaWAN i również protokoły oparte o transmisję w sieciach komórkowych. Przykładem może być tutaj pomiar poziomu cieczy, poziomu wody i również też powiązanie od razu na przykład z jakimś miernikiem. Tutaj w tym przypadku myślę, że to jest jakaś odmiana wodomierza, a więc możemy sobie przez MBAS jest takim protokołem, który jest stosowany z reguły właśnie w rozwiązaniach związanych z wodomierzami, możemy sobie dokonywać tego typu pomiarów i odczytów danych. Oczywiście również rolnictwo, tutaj gdzie możemy wykorzystywać to, że rozwiązania typu WISE są to rozwiązania, po pierwsze, które oferują nam daleki dystans transmisji, ale również też oczywiście oferują nam dużą zaletę, jaką jest po prostu to, że są to urządzenia energooszczędne. A więc również utilities, zarządzanie różnego rodzaju informacjami dostępnymi w sektorach związanych z wodą, z energią, również z ciepłem, a
A więc możemy wykorzystywać tego typu rozwiązania i do na przykład analizy, do monitorowania statusu maszyn, kondycji maszyn, jak i również też do różnych odczytu różnych parametrów, które są związane z tego typu specyfiką. A więc możemy tutaj wykorzystywać tego typu urządzenia i do pomiaru temperatury, do pomiaru wilgotności, również parametrów związanych na przykład z przesyłem wody w systemach rurociągów, wodociągów, różnego rodzaju inne elementy, zarządzanie, badanie jakości powietrza, czy też kontrola zaworów. Oczywiście smart metering z wykorzystaniem tutaj modułu, który z kolei wykorzystuje transmisję LTE. I oczywiście również też tutaj mamy możliwość wykorzystywania takich modułowych urządzeń, co doskonale nam sprawdzi się w projektach, gdzie wykorzystywana jest elastyczność. Ok, co do takich przykładowych wartości, które możemy mierzyć, to oczywiście, tak już mówiłem, urządzenia WISE wspierają i odczyty wartości analogowych, wartości cyfrowych, ale oczywiście również też możemy wykorzystywać sygnały, informacje, które są dostarczane przez porty szeregowe. I też warto wspomnieć również poza tym, że urządzenia Advanteha oferują standard MQTT, czyli po drugiej stronie musimy mieć brokera MQTT, żeby odebrać te informacje, to również jest to oczywiście CoAP, a więc Constraint Application Protocol i oczywiście Lightweighted M2M, a więc protokoły typu M2M, które są wykorzystywane do tego, żeby w bardzo prosty sposób i bardzo efektywny sposób te informacje z infrastruktury zbierać i przesyłać. Ok, jeżeli chodzi o 4610, jest to urządzenie, które pracuje w oparciu o LoRa, a więc tutaj mamy w otwartym terenie bardzo atrakcyjny dystans transmisji, również bardzo dużą energooszczędność i oczywiście możemy sobie tutaj też budować tego typu mieszaną infrastrukturę, a więc zbierać informacje poprzez LoRa do gatewaya i później na przykład wysyłać poprzez LTE do centralnego miejsca, gdzie zbieramy informacje. Jeżeli chodzi o architekturę, to oczywiście architektura może być tutaj i prywatna, i również publiczna. To zależy od tego, co będzie na, że tak powiem, końcu, a więc gdzie będą agregowane informacje z naszej infrastruktury. Bardzo ważne jest to, jak już mówiłem wcześniej, że mamy dostępność bardzo wielu różnych standardów wejść. To, że mamy wykorzystywanie LoRa jako takiego protokołu energooszczędnego, a więc możemy nawet kilka lat bezobsługowo takie urządzenia wykorzystywać w monitorowaniu. I oczywiście również, jeżeli potrzebujemy, to też możemy na przykład takie urządzenia zasilać poprzez panele solarne. Duża penetracja sygnału, a więc tak już wspominałem, jeżeli potrzebujemy budować projekt Smart Factory, to też warto zastanowić się nad tym, czy nie wykorzystać w takiej sytuacji zamiast Wi-Fi na przykład urządzeń, które wykorzystują LoRa. Z takich ważniejszych rzeczy jeszcze na pewno też tutaj będę wspominał o tym, że te urządzenia również mają bardzo ciekawą funkcję w postaci data loggera. A więc mają wbudowaną pamięć, która umożliwia zapis 10 tysięcy parametrów w tym data loggerze. A więc w sytuacji, kiedy na przykład nie można tych informacji z różnych powodów wysłać, tak może być, kiedy wykorzystujemy na przykład infrastrukturę operatorów telefonii komórkowej i na przykład sygnał w danej chwili jest niedostępny. To urządzenie oczywiście gromadzi te informacje w swojej pamięci i również wysyła je w momencie, kiedy ten sygnał będzie dostępny.
Okej, o różnych standardach mówiłem, jeżeli chodzi o poszczególne regiony. Jeżeli chodzi o strukturę, to oczywiście również wspominałem, a więc musimy mieć zarówno do LORy, jak i do LPWANa, musimy mieć gateway'a albo APK, a więc rozwiązanie, które pozwoli nam zbierać informacje z nodów, czyli z tych takich niewielkich urządzeń, które służą do tego, żeby dokonywać akwizycji danych różnych standardów. I oczywiście też możemy bezpośrednio z takiego gateway'a wyrzucać informacje do clouda, bądź też możemy te informacje wysyłać do aplikacji, którą mamy lokalnie. Też warto wspomnieć o tym, że LoRa jest protokołem oczywiście szyfrowanym. To jest 128-bitowy klucz, który nam zabezpiecza informacje, które są przesyłane. Co do smart factory, to oczywiście wspomniałem już o tym, że warto rozważać LoRa, warto rozważać LPWANa również jako taką alternatywę dla Wi-Fi w sytuacji, kiedy nie potrzebujemy wykorzystywać takiej komunikacji do przesyłania, do strumieniowania informacji w czasie rzeczywistym, tylko do interwałowego wysyłania, bo niestety do transmisji strumieniowej LoRa nam się nie przyda, z uwagi też na to, że system ten ma pewne ograniczenia. Dlatego, jeżeli mówimy o transmisji ciągłej, to oczywiście tutaj zostaje nam LTE i mam nadzieję niedługo 5G, bądź Wi-Fi. Jeżeli mówimy o transmisji interwałowej, o energooszczędności, o dalekim dystansie transmisji, to oczywiście na pewno warto pomyśleć o LoRaWAN i oczywiście o LPWAN. LPWAN 4210 to jest rozwiązanie, które jest APK-iem, a więc pozwala ono integrować informacje z poszczególnych nodów, a więc możemy maksymalnie zebrać 64 nody, z których jednym APK-iem możemy te informacje agregować. Na początku mówiłem Wam o rozwiązaniu do pomiaru prądu, natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez przewody. Tam właśnie stosujemy LPWANa i tam stosujemy WISA4210AP. Porównanie częstotliwości przy WISA4210, a więc tutaj mamy pasmo 400 kHz, zarówno przy rynku azjatyckim, jak i przy rynku europejskim, a więc myślę, że dosyć szerokie pasmo, które możemy spokojnie wykorzystywać w transmisji tego sygnału. Bardzo ciekawą funkcją jest to, że możemy też tutaj w bardzo ciekawy sposób, bardzo fajny i prosty sposób przesyłać informacje, przesyłać update'y firmware'owe z jednego urządzenia na urządzenia pozostałe, a więc wyłącznie przez kliknięcie przycisku z urządzenia, które już ma zupdate'owany, sprawdzony firmware, możemy propagować tę informację na pozostałe urządzenia. Tutaj jest akurat przykład fabryki, gdzie zastosowano taką transmisję w oparciu o LPWAN, a więc zbieranie informacji z różnych miejsc. Widzimy, że tutaj ten plant ma 130 metrów długości, a więc rzeczywiście jest to dość sporo. Przy Wi-Fi mielibyśmy tutaj bardzo duży problem, jeżeli chodzi o zbieranie informacji, z uwagi też na to, że mamy tutaj maszyny, mamy tutaj urządzenia, które w dużym stopniu nam wprowadzają szereg zakłóceń, jeżeli chodzi o tego typu sytuacje. A więc mamy tutaj trzy nody, mamy tutaj jednego APK, którym możemy sobie zbierać te informacje. I tutaj akurat nie mam niestety tutaj tabelki podsumowującej w tej prezentacji, która pokazuje, w jaki sposób wygląda propagacja tego sygnału i w jaki sposób wygląda tłumienie tego sygnału.
Okej, okay, i już na koniec, bo zostało nam już niewiele czasu, zostały nam jeszcze urządzenia serii Wise 4060, 4012, 4050, 4010. A więc są to rozwiązania, które również są rozwiązaniami opartymi o akwizycję różnych typów sygnałów, a więc mamy w Advantechu grupę, podsumowując tak już naprawdę tą prezentację, mamy grupę produktową Wise, która tak naprawdę dedykowana jest do różnych rozwiązań, do różnych potrzeb. W zależności od tego dobieramy sobie albo sposób transmisji, albo dobieramy sobie możliwości tego urządzenia w postaci też akceptacji różnych standardów sygnałów, akceptacji różnych standardów protokołów. Tu oczywiście wspomniane jest jeszcze to, co jest bardzo istotne, jeżeli stosujemy tego typu rozwiązania na zewnątrz, a więc potrzebujemy wtedy wykorzystywać złącza M12, które dają nam stabilność połączenia, na przykład jeżeli mamy środowisko na zewnątrz, a więc warunki atmosferyczne, a więc na przykład różnego rodzaju warunki środowiskowe, takie jak załóżmy na przykład wibracje na jakimś elemencie infrastruktury przesyłowej. A więc w taki sposób te moduły wyglądają. Maksymalnie 108 kanałów. Możemy je w różny sposób tutaj konfigurować za pomocą różnych takich właśnie modułów. Tutaj mamy jeszcze z kolei porównanie co do transmisji, a więc możemy wykorzystywać Wi-Fi, LPWAN, możemy wykorzystywać sieć telefonii komórkowej i również oczywiście też część modułów ma wbudowany GPS, a więc też możemy wykorzystywać mobilnie tego typu rozwiązania. No oczywiście, jeżeli mobilnie, to zostaje nam albo LTE, albo zostaje nam Narrowband IoT. I różne oczywiście możliwości też zasilania tego typu urządzeń. Na początku mówiłem Wam o WAN-ie 2210, który jest zasilany bezpośrednio przez sensory. On nie potrzebuje własnego zasilania, ale też możemy oczywiście zasilać tego typu urządzenia przez USB, przez na przykład baterie solarne, przez ogniwa solarne, przepraszam, bądź też przez zasilanie stałe, przez baterie wbudowane i tak dalej. Mamy tu bardzo wiele możliwości. Tak samo jak przy wysyłaniu informacji do chmury, to również mamy bardzo duży wybór co do standardów, co do protokołów, które są wykorzystywane do tego typu transmisji. I oczywiście też możemy w bardzo prosty sposób, wykorzystując również aplikację webową, możemy też w bardzo fajny sposób i szybki wysyłać informacje, na przykład do Dropboxa w postaci pliku CSV. Czy też używając na przykład JSON-a do chmury. Tutaj jest ta informacja, o której Wam już wspomniałem wcześniej, a więc data logger, który umożliwia zapis do 10 tysięcy odczytów z sensorów z późniejszą możliwością ich wysłania. Ok, dzisiaj mi się wyjątkowo udało skończyć przed czasem, także jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam teraz do zadawania pytań, lub też do przesłania ich do mnie. Ja będę oczywiście wysyłał do Państwa podsumowanie tego webinara z linkiem do nagrania i również z ciekawymi linkami, które są związane z tym, o czym się rozmawialiśmy, a więc o urządzeniach IoT, o LoRa, o LPWAN-ie i o urządzeniach grupy WISE. Tak więc, jeżeli nie ma pytań, to ja bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym webinarze. Życzę Państwu spokojnego weekendu, ale też oczywiście zapraszam na dwa następne piątki,
O godzinie 10 będę razem z kolegami opowiadał o nowym Web Accessie i również o nowej wersji Wise Passa w ofercie Advantech. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję i jeszcze raz życzę spokojnego weekendu. Zapraszam na następne webinary.